Rozmowa dnia. Państwa i moim gościem jest Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Po wielu latach w Sejmiku przyszedł czas na Sejm. Poseł, elekt Koalicji Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Panie pośle, już tak powiedzmy, co się stało? Dlaczego do Sejmu? No, właściwie taka wymuszona troszeczkę też zmiana pokoleniowa w Polskim Stronnictwie Ludowym. Wymuszona, czy niewymuszona, wymuszona? No, nie spodziewaliśmy się, że poseł Eugeniusz Kłopotek rzeczywiście w końcu zrezygnuje z kandydowania. Wspominał o tym często, ale myśleliśmy, że jeszcze może jedną kadencję będzie chciał spędzić w parlamencie. Jednak określił się już zdecydowanie na wiosnę tego roku, że rezygnuje, że jest to jego ostatnia kadencja. No i tutaj siłą rzeczy po tej stronie naszej bydgoskiej E, jawiłem się jako taki lider tej listy, osoba, która może osiągnąć najwyższy wynik i może rzeczywiście tą listę pociągnąć, co okazało się faktem po tych wyborach. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom, którzy mi zaufali. Naprawdę postaram się nie zawieść, bo jest to dla mnie olbrzymie wyzwanie. E, ja pamiętam, jak 19 lat temu e, poseł Eugeniusz Kłopotek wręczał mi legitymację. E, kiedy przystępowałem do Polskiego Stońca Ludowego, i to jest taka naprawdę dla mnie wielka chwila, chwila takiej wielkiej zmiany. Też i wzruszeń, bo odbieram wiele gratulacji, wiele głosów sympatii, ale też i w drugą stronę, no na przykład tylko jeden z moich kolegów samorządowców z terenu powiatu Mogileńskiego, czyli tego mojego rodzinnego, który cieszy się, że po 25 latach ma, ma wreszcie posła znowu ma posła. Tylko on jeden zadzwonił, natomiast reszta tak jakoś dziwnie zareagowała. Ale cieszę się, bo powiat Mogileński, mój matecznik, to był świetny wynik. Który spowodował też o, generalnie o dobrym wyniku polskiego stronicwa ludowego? No idziemy do przodu. Ja się nie zrażam różnymi tam głosami krytyki. Robię co swoje. I najważniejsze dla mnie jest to, że te 12 lat, które spędziłem do tej pory w polityce na poziomie tym wojewódzkim okazało się, że były to dobre lata, nie były stracone, zostały dobrze ocenione przez, przez wyborców. Dla mnie tak zwyczajnie po ludzku jest to naprawdę bardzo, bardzo miła rzecz. Panie pośle, jakie zadania dla siebie Pan widzi w parlamencie? Wprawdzie będzie Pan tylko jednym z cztery 160, ale jednak Pan będzie współtworzył prawo. No, przede wszystkim będę chciał stać na straży tego prawa i żeby rzeczywiście to prawo było stanowione tak, jak należy, nie w nocy, nie troszeczkę na kolanie, często z pogwałceniem różnego rodzaju procedur, bo tak nie można procedować, tak nie wolno postępować. My, jako samorządowcy, jesteśmy kontrolowani przez wojewodę, a tutaj ta kontrola jest taka bardzo iluzoryczna i mam nadzieję, że to się tutaj poprawi. Natomiast jest wiele problemów, z którymi boryka się województwo. Kujawsko-Pomorskie, z którymi boryka się mój okręg bydgoski. To jest przede wszystkim infrastruktura drogowa, czyli będę pilnował tych obietnic też składanych przez premiera dotyczących choćby obwodnicy Strzelna, obwodnicy Kruszwicy, Zżnina, czy innych miejscowości budowy S10, ale też kwestie związane z poprawą jakości, jakości ochrony zdrowia, czyli odurzenie szpitali. To, jest, to, to są takie bardzo ważne problemy. No i oczywiście też to, skąd pochodzimy, czyli sprawy związane z ochroną środowiska, z rolnictwem. No chciałbym, chciałbym godnie reprezentować ten mój rejon właśnie w parlamencie. Jak doszło do dla niektórych wciąż jeszcze tego dziwnego aliansu ugrupowania pańskiego, polskiego Stronnictwa Ludowego z klubem KUKI z 15? Ja powiem tak, że ja na początku byłem też odrobinę sceptyczny. Uważaliśmy, że no jest to co najmniej dziwna koalicja czy dziwna współpraca. Ale okazuje się, że jednak doświadczenie parlamentarne, doświadczenie życiowe uczy kompromisów, uczy tego, że należy się łączyć, że należy się spróbować porozumiewać. Skoro my potrafiliśmy porozumieć się z Pawłem Kukizem, który najpierw mówił o nas, że o polskim Stronnictwie ludowym, że my jesteśmy organizacją o charakterze przestępczym, a potem zmienił decyzję i zmienił w ogóle postrzeganie polskiego Stronnictwa ludowego choćby przez pryzmat naszego prezesa, ale też ludzi, którzy wchodzą w jego skład i, i zdecydował się. na na współpracę z nami. To świadczy o tym, że ludowcy nie są przestępcami, że to są porządni ludzie, z którymi warto współpracować, z którymi warto wchodzić w koalicję i jesteśmy rzetelnymi koalicjantami. Zresztą to pokazywały też lata rządów, czy w sejmikach, czy też w samorządach generalnie, ale też przede wszystkim jeżeli chodzi o koalicje rządowe. Dlaczego PSL był zawsze wybierany jako koalicjant? Nie dlatego, że tak jak niektórzy mówili o nas, że jesteśmy jacyś sprzedajni, czy coś takiego, tylko po prostu byliśmy zawsze rzetelnym koalicjantem, któremu można było zaufać, czyli porządni ludzie, który, którzy, którzy, którzy Realizowali to, na co się umawiali. A my się umówiliśmy w tej chwili z Pawłem Kukizem na parę bardzo ważnych ustaw dotyczących czy rozwoju polskiego parlamentaryzmu i też polskiej demokracji, ale też kwestii związanych czy z ochroną zdrowia, czy związanych także z opieką nad seniorami i tutaj znaleźliśmy taką nić współpracy i okazuje się, że po, po tym wyniku takim historycznym dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, oczywiście z wielkim wsparciem Kukiza, jest to, jest to jeden z najlepszych wyników, jakie osiągnęliśmy w ostatnich kilku wyborach. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek tej dobrej drogi, o której w tej chwili mówię. Mówią politolodzy, o której mówią media, ludzie analizują to, co dzieje się w Polskim Stonicie Ludowym. My jesteśmy partią ludową, ale ludową to znaczy, że ogólną, wywodzącą się, rzeczywiście mającą korzenie wiejskie, korzenie, korzenie właśnie takie powiedzmy i prowincjonalne nawet, ale, ale w tej chwili bardzo mocno rozwijającą się i wychodzącą poza, poza te dawne swoje obręby. Choćby teraz wynik w Bydgoszczy. Ja analizowałem to. 5,11% poparcia dla Polskiego Stronnictwa Ludowego w mieście Bydgoszcz tego nie było w przeszłości. Ktoś mówił tak, że z partii wiejskiej stajecie się partią miejską, zwłaszcza, że Prawo i Sprawiedliwość swego czasu, już nawet nie teraz, tylko w poprzednich elekcjach, odbiło wam nieco elektoratu na wsiach i w małych miasteczkach. Oczywiście no, trzeba pamiętać o tym, że wieś się bardzo mocno zmieniła. 10% mieszkańców wsi to są rolnicy w tej chwili. W mojej miejscowości, w Rzeszynku, który bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców, jest zdaje się trzech czy czterech rolników w tej chwili. A kiedyś praktycznie w każdym domu parano się właśnie tym za wodę, mój dziadek był rolnikiem, sąsiedzi wszyscy byli rolnikami, a w tej chwili już nie ma rolników. Jest inny przekrój społeczny i dlatego też zmiana tego poparcia. I też nie każdy rolnik musi kochać Polskie Stronnictwo Ludowe. Dlatego też zmienia się ten nasz elektorat. Wychodzimy poza, poza wieś, zdobywamy inteligencję, zdobywamy duże miasta i to bardzo dobrze o tym świadczy. Proszę spojrzeć na przekrój wykształcenia choćby Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na 30 posłów, tylko jeden i jest to Paweł Kukis. nie ma wyższego wykształcenia. Tylko dlatego, że je porzucił, po prostu był rockmanem, porzucił studia, mhm. zdaje się, prawnicze. Nie pamiętam teraz na którym roku. Ale też najwyższy odsetek, na przykład, ludzi z doktoratami. To jest ośmiu posłów z doktoratami. Między innymi ja również mhm. mogę się pochwalić doktoratem. To świadczy o tym też, jak zmieniła się jakość posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiza również, ale też jak zmienia się, zmieniają się przedstawiciele nasi w parlamencie. Mhm. Panie pośle, 30 mandatów razem z Kukizem mają państwo w Nowym Sejmie i trzy w Senacie. Tak. I jaka to jest siła, Pana zdaniem? Co zdołacie z tą siłą zrobić? Kiedy patrzymy na rozkład regionalnych mandatów, przede wszystkim do Sejmu, to praktycznie w każdym regionie mamy posła. Tego nie było wcześniej. Nie mieliśmy posłów z zachodnio z pomorskiego, nie mieliśmy z Opola. W tej chwili mamy tam posłów i mamy ludzi, którzy zaczną działać, aby rozwijać polskie stronnictwo ludowe, aby też działać właśnie w tamtych strukturach regionalnych. Zawsze ten region, który ma posła, czuje się silniejszy, lepiej się rozwija. Czuje się bardziej dowartościowany, zwłaszcza jeżeli patrzymy na to też przez pryzmat nie tylko takiej działalności społecznej, ale także i tej politycznej, to dobrze to jest dobry prognostyk na przyszłość. Mam nadzieję, że polskie stolnictwo ludowe będzie zdobywało nowych sympatyków, będzie zdobywało nowych członków z innych grup społecznych i będzie się po prostu dobrze rozwijać. Pozwoli pan, że zacytuję teraz: trwają tajne negocjacje prawa i sprawiedliwości z PSL-em. Ludowcy mają dostać stanowisko marszałka Senatu i wejść w koalicję z partią Jarosława Kaczyńskiego, także również. I w Sejmie. Wbrew, dalej pisze, tygodnik Newsweek. Wbrew deklaracjom prezesa PSL-u, Władysława Kośniaka Kamysza, trwają rozmowy pomiędzy ludowcami i Prawem i Sprawiedliwością na temat większości dla PiS-u w Senacie. Partia Kaczyńskiego oferuje ludowcom w zamian za przejście senatorów PSL-u na jego stronę stanowisko marszałka Senatu i współtworzenie koalicji. Oferta jest taka. Marszałek Senatu dla nas, koalicja w Sejmie z Pisem, a potem zmiana układu w Sejmikach. Jeśli zrobimy koalicję z Pisem, będziemy mieć spokój. A potem spółki Skarbu Państwa dla naszych i wpuszczenie PSL-u do Agencji Rolnych, powiedział rozmówca tygodnika. Co pan o tym sądzi? Są rozmowy? E, nic mi na ten temat nie wiadomo. E, nie jestem. Jakimś drugorzędnym politykiem polskiego Stronnictwa Ludowego i, i mam informacje z, e, często z pierwszej ręki, przez pierwszej ręki. I o takich rozmowach e, nic mi nie wiadomo. Na pewno e, wiem o tym, że politycy sądują polskie Stronnictwo ludowe, politycy e, PiSu e, próbują się z nami nagle m, porozumiewać. To niedawno próbowali nas zniszczyć w tej chwili nagle dostrzegli w nas potencjalnego koalicjanta. W Polskim stowarzyszeniu Ludowym nic nie dzieje się bez woli i bez zgody naszego prezesa, chociaż jesteśmy partią bardzo mocno zdemokratyzowaną, jednak ufamy Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i to on podejmuje główne decyzje. Skoro mówi, że nie ma takich rozmów, to takich rozmów nie ma. Pozwoli pan, że jeszcze jeden cytat na koniec. Wpis internauty. Wzajemne pochukiwanie na siebie wewnątrz opozycji w razie, gdyby komuś miało przyjść do głowy przejście do PiSu, dużo mówi o stanie opozycji. Kompletnie sobie nie ufają. Już widzę ten pakt senacki, już widzę tego wspólnego kandydata na prezydenta. Coś w tym jest, mimo wszystko. Jeżeli nadal największe ugrupowanie będzie reprezentowane przez Grzegorza Schetynę, to mam obawę, jak będzie wyglądać przyszłość. Koalicji yy, Obywatelskiej, jak będzie wyglądać przyszłość Platformy Obywatelskiej, bo widać, że przywódca ciągnie w dół. My mamy takie doświadczenie, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe mm -hmm. z poprzednich yy, kadencji. My mamy wreszcie przywódcę, który nas ciągnie do góry, czyli Władka, naszego prezesa. Tak sobie pozwolę tutaj po powiedzieć o mm, prezesie Polskiego Stronnictwa Ludowego. I jest to człowiek, który przede wszystkim chce łączyć Polaków i chce się porozumiewać. Natomiast z tej drugiej strony nie ma chęci porozumienia. My rozmawialiśmy kiedyś na temat koalicji, na przykład, z platformą obywatelską, tej parlamentarnej, ale jeżeli ktoś. Tworzyli ją Państwo. Tak, tworzyli, ale okazało się, że różne zagrania i dziwne postępowania ze strony, ze strony platformy obywatelskiej, ale też podejście do nas, że jesteśmy tą partią, Właściwie mało znaczącą, o, o słabym dorobku, może też o niewielkich szansach do, na wprowadzenie posłów do parlamentu i traktowanie nas. Traktowanie nas jak takiego naprawdę jakiegoś ubogiego krewnego to spowodowało, że po prostu nasi działacze zwyczajnie tak już bardzo po męsku się zdenerwowali, żeby nie powiedzieć ostro, a jak mężczyzna, i nie tylko mężczyzna, ale też nasze panie się zdenerwują, psl się zdenerwowali, to po prostu pokazali tej drugiej stronie, że możemy, że potrafimy i sobie poradzimy bez Platformy Obywatelskiej, poradzimy sobie bez Grzegorza Schetyny. I Grzegorz Schetyna nie jest przywódcą opozycji. Ja mam nadzieję i myślę, że dla mnie przywódcą opozycji jest Władysław Kosiniak-Kamysz. I mam nadzieję, że on będzie kandydatem na prezydenta, bo byłby to najlepszy kontrkandydat w walce z obecnie urzędującym prezydentem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Przypomnę, że Państwa i moim gościem był Dariusz Kurzawa, poseł elekt Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję, życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Rozmowa dnia.